Od kilkunastu lat szkoła podstawowa nr 65 wspólnie z zarządem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady, Radą Osiedla Kosmonautów oraz Samorządem Pomocniczym Osiedla Nowe Winogrady Wschód startują w konkursach grantowych i uzyskują środki z Urzędu Miasta na rewitalizację terenów rekreacyjno-sportowych przylegających do placówki. 25 października uroczyście otwarto kolejną część placu, tym razem z siłownią oraz wiatą na rowery, właśnie przy szkole na Osiedlu Kosmonautów. No, mamy w ramach tego grantu wybudowaną fajną siłownię zewnętrzną. Będą z niej korzystać najstarsi uczniowie w naszej szkole, bo ci najmłodsi nie mogą, dopiero od 10 roku życia. Mamy piękną wiatę, żeby dzieci miały gdzie zostawić rowery, bo też propagujemy ten zdrowy styl życia i coraz więcej dzieci rzeczywiście do szkoły dojeżdża rowerami. I jeszcze mamy wyrównaną nawierzchnię, bramy, także piękna inwestycja. Udało się zrealizować dzięki wsparciu Rady Osiedla, Spółdzielni Mieszkaniowej, Radzie Rodziców, także wspólnymi siłami znowu osiągnęliśmy sukces. Pogoda tego dnia nie rozpieszczała. Panujący chłód i deszcz sprawiły, że po poświęceniu obiektu oraz symbolicznym przecięciu wstęgi goście udali się do świetlicy, by tam wysłuchać krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów 65. Ten moment wykorzystano również, by podziękować wszystkim osobom, które wspierają szkołę przy tego typu przedsięwzięciach. Stosowne pisma dyrektor Beata Korbanek złożyła na ręce Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady, Rady Osiedla Kosmonautów, Samorządu Pomocniczego Osiedla Nowe Winogrady Wschód, Dyrekcji i Kierownictwa Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych czy Przewodniczącego Rady Miasta. No to są, czasami się wydaje, że drobne rzeczy, bo to nie jest wielki obiekt, bo to jest kolejny etap, ale to są takie rzeczy, które służą i szkole, i mieszkańcom, bo to taki jest cel owych grantów, żeby wzbogacić ofertę szkoły, ale jeszcze, żeby te urządzenia służyły mieszkańcom i to jest bardzo dobrze, że tak to jest robione i to jest współpraca i szkoły, i Rady Osiedla, i Spółdzielni Mieszkaniowej, i Spółdzielczej Rady Osiedla i to robi dobre efekty, bo po pierwsze, że rzeczywiście służy i szkole, i mieszkańcom. Po drugie, wszyscy, którzy do tego jakąś cegiełkę przyłożyli, czują się współgospodarzami o to miejsce, tego miejsca. W związku z tym to miejsce będzie na pewno zadbane. A ponieważ jest tak ładnie na widoku pokazane, jak to tutaj przed szkołą, to na pewno będą ludzie z tego korzystali, bo z tego, co wiem, już pytali mieszkańcy okolicznych bloków, czy będzie można z tego korzystać. W uroczystości uczestniczył także dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Arkadiusz Bujak. Od 2 lat konkurs grantowy przeprowadzany jest na nowych zasadach. W związku z tym, że zainteresowanie konkursem było coraz mniejsze, przeprowadziliśmy mały lifting zasad obowiązujących w konkursie grantowym. To spowodowało olbrzymie zainteresowanie osiedli. Konkurencja jest bardzo duża. Żeby uzyskać grant, osiedle naprawdę musi się postarać. No i Osiedle Kosmonautów postarało się i taki grant otrzymało. Jak ocenialiście ten ich pomysł? Uznaliście, że to, co chcą zrobić, czyli dopełnienie powiedzmy tej części sportowo-rekreacyjnej przy Szkole 65, to jest właśnie to, czego tutaj potrzeba? Konkurs grantowy składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest ocena formalna, następnym etapem jest przyznawanie punktów, które są przyznawane konkretnemu wnioskowi za spełnienie określonych kryteriów. Ten wniosek większość tych kryteriów spełnił, natomiast ostatni etap to jest punktowanie przez komisję. I komisja, każdy z członków komisji punktuje samodzielnie, sam rozważa we własnym sumieniu, jak ocenia dany obiekt, więc trudno mi odpowiadać na to pytanie.
Dzisiaj już widzimy to, co powstało za pieniądze z grantu. Jest Pan zadowolony? Podoba się ten obiekt, nowy element całego tego parku rozrywki, rekreacji, sportu tutaj? No właśnie, to jest kluczowe, że to jest jeden z elementów. Praktycznie całe otoczenie szkoły zostało wykonane z pieniędzy miasta w ramach konkursu grantowego, który dla mnie jest jednym z najlepszych mechanizmów finansowania jednostek pomocniczych, o czym możemy się przekonać tutaj. Przepiękny dziedziniec wewnątrz szkoły, cały kompleks boisk naokoło szkoły i teraz to dopełnienie, już ostatni element, czyli dziedziniec szkoły, łącznie z siłownią zewnętrzną. Ogromny wkład w sukces szkoły mają również radni, tak ze strony spółdzielni, jak i samorządu pomocniczego. Przede wszystkim cieszę się z tego, że mogłem tu być dzisiaj, bo poprzednie uroczystości związane z właśnie otwarciem czy odbiorem różnych grantów, grantowych, konkursowych, inwestycji. Ja pracuję zawodowo i one były zawsze z południem. Tym razem mi się udało, jestem z tego bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z tego, że tak liczne grono, że tak powiem, ważnych osób przybyło, bo przewodniczący Rady Miasta, dyrektor Wydziału Wspierania, pan kierownik administracji, zastępca kierownika, który pełni funkcję inspektora nadzoru, to dla nas to jest bardzo ważne, bo my za to, krótko mówiąc, nie płacimy. Natomiast jesteśmy zadowoleni też z tego powodu, że myśmy właściwie tą całą infrastrukturę taką społeczną czy sportowo-rekreacyjną tutaj dla szkoły stworzyli od początku powstania Rady. Rada powstała w 2002 roku i pierwszym grantem było boisko to, które już musiało być podlegać rewitalizacji, renowacji. No i właśnie tak po kolei, że pani dyrektor powiedziała tutaj, jakie obiekty były w ramach grantowych konkursów realizowane. Jest to dla nas ważne, bo to, że tak powiem, pozwala nam te wnioski grantowe kierować do Rady Miasta, z uwagi na to, że są ograniczone możliwości wydania tych środków. To powinien być teren miejski. Właściwie jesteśmy na osiedlu, gdzie tereny głównie były spółdzielcze. Zresztą te tereny też kiedyś były spółdzielni, dopiero to było niedawno, gdzie wydzielono działki pod obiektami miejskimi, przedszkola, żłobki, przychodnie, zdrowia, chociaż przychodnie wydaje się niekoniecznie, ale szkoły na pewno. Także to jest dla nas bardzo ważne, że możemy te środki, te konkursy grantowe kierować w kierunku szkoły, która jest też szkołą jeszcze osiedlową. I tutaj głównie społeczność ta dziecięca czy młodzieżowa naszego osiedla z tych obiektów korzysta. Cały teren rekreacyjno-sportowy przy szkole podstawowej nr 65 w godzinach pracy placówki dostępny jest dla uczniów. Po zajęciach korzystać z niego mogą wszyscy, do czego gorąco Państwa namawiamy.